Dzisiaj biwakujemy nad jeziorkiem, ale biwak jest pod dębem. Taką miejscóweczkę żeśmy sobie wylukali. Także jest bardzo sympatycznie. Jutro stąd można pracować też. Gotujemy, pora obiadowa, cebulka. Można tu nagrać? Co to za rybka jest? Ona ma doradę i mamy dwie makrele. Ta duża dorada. Aha, dorada. No, takie dwie makrele. Pięknie. Trzeba, wielkie auto. Odczarować trzeba, tak? Czy... Nie, po prostu słuchaj, żebyście... W miłości, pokoju, spokoju dojeżdżali, żeby wam nikt nie zagroził, żeby wszyscy współuczestnicy dotarli na miejsce, żeby wam się nie psuł i otoczam go złotą kulą. I niech tak się stanie. Gdzie będzie niewidoczny na tego. Amen. Niech tak się stanie. Amen. Ale to, wiesz co, ty wiesz, że to wszystko działa. Ja w to wierzę. Popatrz, mój syn jedzie ciężarówkowym pasem. Jedzie 180 swoim Audi. Ten pas jest zamknięty tylko w tą stronę i w pewnym momencie czołówka, a dwie ciężarówki, tak, i on tu. Ja mówię, mamo, to działa, rób to. I jak, słuchaj, już idzie energia, już czuję, o, jak to idzie. Uff, jak to idzie mocno, wiesz? A ten samochód potrzebuje takiej energii właśnie, żeby słuchaj, bezpiecznie do celu dowieźć. Słuchaj, to jest, słuchaj, no jestem zachwycona tym wydechem całym, nie? Ale powiem ci, że naprawdę. Bo ja też już powoli, wiesz. Wiesz, ruszę taką machinę, to ile ona ma ton? Pierwszy deszcz, a dzisiaj na Czechy mamy ruszać. Może tam pogoda lepsza. Katynia się pokazała. Ło, niesamowicie co? Podjechać tam? Pod szlaban? Podjeść. Nie, za zjazdu jest. Chcesz mnie podkusić? Wejście do Unii Europejskiej. Tu nic więcej nie ma. Trójstryk granic. Polski, Czech i Niemiec. A to Niemcy są tu jednak po tej stronie. Tu Polska, tam Czechy. U nas oczywiście krzyż. Dobre, czasami warto są. Bardzo dobre. Wiesz, nauczyłam się, że wolę sok lub owoc zamiast słodycza, nie? Właśnie wróciliśmy od panów Czechów na Landfrydzie, gdzie byliśmy na smażylnym syrze, zwiedziliśmy zamek Frydland, pochodziliśmy po starówce, po ryneczku.
A teraz zajechaliśmy w takie fajne miejsce w okolicach Marklisy, czyli dzisiejszej Leśnej. Jesteśmy właśnie Leśna, tu trzeba być w lesie. Nie na, gdzieś tam na Zaporze, nie na, nad Jeziorem Leśniańskim, tylko w lesie. To jest Leśna. I tu mamy na przykład taką miejscówkę. Bardzo sympatyczną. Stoły porządne, zrobione. Tu mamy taki kominek. Tam jakieś butelki, czyli nasi tu byli, świeca. Jest to siedzenia wieczorami. Tam jest jakiś paśnik dla zwierząt. A tutaj mamy miejsce na ognisko. Ale no, jakoś tak lato jest, nie chce się tak palić. Najedliśmy się tymi knedlikami z marzylnym syrem, także kiełbasek chyba dzisiaj nie będzie. Ważne jest, że jest LTE+, więc do pracy jutro się miejsce nada. Teraz sobie siedzimy, nadrabiamy zaległości. Wykąpani, odświeżeni. Tak spędzamy czas na Dolnym Śląsku. Chwila przerwy od pracy. Mamy tutaj całkowity spokój, całkowitą ciszę, tylko przyroda nam gra. Słoneczko przebija się, jesteśmy w cieniu, czyli przyjemnie, komfortowo. Do tej pory mieliśmy tutaj tylko jeden samochód przyjechał. Taki sympatyczny pan, który wyrabiał drewno, skończył wyrabiać drewno i tu się z leśniczym umówił na odbiór drewna. Także wspominaliśmy sobie nasze, wymienialiśmy się doświadczeniami z wyrabiania pozostałości po pilarzach w lesie. No i później przyjechał leśniczy, także od razu przystemplowaliśmy, legitymowaliśmy jakby nasze bycie tutaj, bo przy okazji właśnie przyjechał, zobaczył. Wiedzieliśmy, że tu będziemy gdzieś tam do obiadu. Okej, nie ma problemu. Także zawsze tak jest ryzyko w lesie. Nie wiadomo, jak leśniczy zareaguje na intruza, który mu tutaj zapuszcza korzenie. Także w tym wypadku znowu się udało. Internet bardzo dobry. Akurat zawsze jakoś tak to Orange słabiej niż Play wypadało, ale w tym miejscu przy granicy, akurat w lesie, bardzo ładnie mi ciągnie. Także mogę pracować. A dzisiaj w planach mamy wyjazd na punkt widokowy. Później pojedziemy do Marklisy, czyli Leśnej, na obiad. A później na Zalew Leśniański zabiwakować nad jeziorem. Punkt widokowy Miłosów w okolicach Marklisy. Widok na otaczające Sudety. A teraz już ruszamy do Marklisy na ryneczek. Gdzie my byliśmy? Start recording emergency video. Na dziko chcemy, jest taka nie możliwość? Nie ma dziki plaż. Nie ma? Bo jest, tutaj, jakbyśmy tu pojechali w tą stronę. To jest dalej moja. Nie możemy. To jest dalej teren prywatny. No, może pan, jak pan opłaci, to nie ma problemu. A ile kosztuje samochód? Tylko, że nie będzie pan na dziko, że będzie pan sam, to od razu mówię, bo tam są ludzie normalnie porozbijani. Koszt jest 20 zł, osoba powyżej lat 14, 20 zł auto. Jeżeli pan czyli chce, 60 zł od tak, na dobę. Jeżeli pan chce na dziko, to trzeba sobie wbić w nawigacji między Leśną a Bożkowicami. Po przeciwnej stronie Tapy. I między Bożkowicami a Leśną jest zjazd na tak zwaną Zatokę Rumuna. I tam faktycznie nie jest płatne, nie?